Dziś Sumbawanga nieśpiesznie. Spaceruję sobie alejkami niegłównego nurtu. Jest pięknie, zielono, kwieciście. Postanowiłem się schillować i podzielić się tym z wami. Wiem, że pewnie w Polsce gorący czas, bo święta, Wielkanoc, obostrzenia, nieudolność rządu. Cała ta historia, od której jestem radośnie daleko. I powiem szczerze, że już trochę nawet zapominam, jak to wygląda w Polsce. A to dopiero miesiąc. Co gorsza, jeśli miałbym dzisiaj wrócić, tym bardziej, że od razu na kwarantannę, to bardzo by mnie to zabolało. Tak aż fizycznie chyba bym się skulił w kąciku. Nie wiem, czy o tym wspominałem, ale Sumbawanga jest kolejnym na trasie miasteczkiem położonym wśród wzgórz, gór, no jak zwał, tak zwał. Dla mnie to są pagórki. Swoją drogą dziś rano, korzystając z tego, że nigdzie akurat nie pędzę, uzupełniałem mapkę o punkty, w których byłem. No i oprócz tego, że zaniedbałem samo południe Tanzanii, bo tam jakoś niespecjalnie coś znalazłem do zobaczenia, no to jestem bardzo mocno zaawansowany, jeśli chodzi o przemierzanie terytorium kilometrowo. I zaraz się obawiam, że mi się Tanzania skończy w ciągu następnego miesiąca. A jeszcze jest jeden. Na razie jednak nie myślę. Na razie jednak nie myślę o powrocie ani takich tego typu bzdurach, bo jest tu pięknie i słonecznie. No i póki co nie nadeszła plaga. Nie ma żadnych komunikatów. Ja jestem na bieżąco. Sprawdzam co dziennie, może nie, ale co kilka dni komunikaty, informacje. No wiadomo, nie chcę się zarazić jakąś lokalną odmianą tego syfu. Natomiast ludność Tanzanii chyba mocno wierzy, że ich to nie rusza. Tak bardzo brakowało mi soli kuchennej, takiej zwykłej, spożywczej. Choćby do kanapek z awokado i pomidorem. Że aż się tego wyrazu nauczyłem. Sól po swahili to jest chumvi. I dziś chumvi maleńką torebeczkę, akurat taką idealną do podróżowania, zakupiłem w sklepiku. Z czego ogromnie się cieszę, bo chyba mój organizm marzy o soli. Niestety drugim problemem i bolączką jest moje parcie na słodkie napoje. Ja nie wiem, skąd się to w ogóle bierze. Możliwe, że jest to wynik odstawienia Red Bulli, które ja w Warszawie pijam nałogowo i codziennie. Przez co zresztą mam problemy z wątrobą, między innymi oczywiście. No i po konsultacji z moją panią dietetyk wyszło na to, że muszę to absolutnie odstawić, bo ten cukier zamienia się w tłuszcz na mojej wątrobie i ona bardzo cierpi. Także walczę z tym nałogiem tutaj, ale no idzie mi słabo, powiem szczerze. Momentami nawet sięgam po największego zabójcę, czyli Coca-Colę. Kolejny wyraz, z którym się tutaj często spotykam, a ściągnąłem sobie aplikację
z podstawowymi zwrotami i słówkami suahili. Bardzo żałuję, że nie zrobiłem tego miesiąc przed wyjazdem, kiedy już miałem wolne. Zupełna niefrasobliwość i no, nie pomyślałem o tym, to nawet nie było lenistwo. Anyway, początkowo spotykałem się tutaj i w dużej mierze głównie tak pozdrawiają mnie dzieci, ale tutaj zdarza się to również dorosłym. Witają mnie Iśkamu, co podobno, pytałem lokalnego recepcjonistę kilka miejscowości wcześniej, młodego chłopaka, który akurat też po angielsku się normalnie komunikował, że jest to takie pozdrowienie wyrażające szacunek. Nie wiem, za czym mieliby szanować Białasa, ale może po prostu chcą być mili dla gościa z obczyzny. Tak sobie to interpretuję. A tymczasem chodzę. No tutaj jest przepięknie. Czuję się jak na polskiej wsi. I tu nawet to jest bardzo duża różnica. Po pierwsze są samochody takie normalne, nie rozpadające się Land Rovery. Po drugie, murowane domy, również nie rozpadające się. Nawet otynkowane, co jest w ogóle mega, już widać, że wypasem. Nawet jeśli podwórka, to nadal klepiska i syf. No, to jednak otynkowany dom świadczy o poważniejszym statusie. Ładnie to. Jest relaksacyjnie. Ja naprawdę nie mam z tym problem. Co jest ze mną nie tak, że muszę tak pędzić? A już przecież nagrałem pogadankę o tym. O uważności i zatrzymywaniu się na tu i teraz, na chwilę, na spokój, na swobodę myśli. Ale dziś nie będzie żadnego takiego chrzanienia, bez obaw.